Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Dobrze Kojarzysz. Dzisiaj kolejny odcinek z formatu podsumowania miesiąca. Tym razem podsumujemy sobie miniony miesiąc, czyli marzec. Mamy kilka bardzo ciekawych tematów i zaczniemy od tematu Oscarów. Wiemy, że ten temat już był jakiś czas temu, ale było tam kilka aspektów marketingowych, o których chcemy powiedzieć, bo odbiły się dużym echem w świecie mediów, w świecie internetu. Także Katarzyno... Tak, przenosimy się do Los Angeles. Halo, halo, czy słyszymy się z naszym korespondentem w Los Angeles? Żartuję, nie mamy korespondenta w Los Angeles, ale jesteśmy tutaj w studiu w Krakowie. Co się wydarzyło podczas Oscarów? Przede wszystkim Oppenheimer i Barbieheimer i Barbie to są te tematy, które już poruszaliśmy na kanwie naszego podcastu w miesiącach minionych, w 2023 roku nawet. Natomiast właśnie Oscary to była ta część tego całego wyścigu, na którą wszyscy czekali. Nie będziemy się tutaj skupiać na temat tego, kto wygrał, jakie generalnie filmy zwyciężyły w tegorocznych Oscarach. Na pewno trzeba wspomnieć o najważniejszym wydarzeniu, czyli o występie Ryana Goslinga, który właśnie pojawił się podczas ceremonii, 96. ceremonii rozdania Oscarów, bowiem właśnie Ryan Gosling wykonał swój performance, swoją piosenkę I'm Just Ken, która była wykonywana właśnie w filmie Barbie. Natomiast ten performance był o tyle ciekawy i o tyle, że tak powiem, niosący się szeroko echem w branży komunikacji, marketingu, jak i show biznesu, ze względu właśnie na to, że był w całości jakby nawiązujący do występu Marilyn Monroe z lat 50. 60., w którym to właśnie Marilyn Monroe w takiej różowej sukience z mężczyznami śpiewała w swoim teledysku, występowała w swoim teledysku. Ten teledysk również powieliła Madonna w Material Girl. No i właśnie teraz podczas ceremonii Oscarów Ryan Gosling powtórzył to, tylko, że tak powiem, w zmienionej formie, w męskiej formie, więc to było naprawdę ciekawe. Oprócz tego, że Ken, tudzież Ryan Gosling wystąpił, mieliśmy również występ Johna Cena. Kontrowersje. Który był dość kontrowersyjny, ponieważ gość wyszedł po prostu na rozdanie Oscarów jako ten, który daje kopertę ze zwycięzcami po prostu nago. Tylko, że ta nagość nie była taka całkowicie pokazana ze względu na to, że John Cena miał specjalną pieluchę, która zasłaniała mu co nieco z przodu, co nieco z tyłu, tak żeby nie widać było faktycznie, że on jest nagi. Natomiast wszyscy myśleli tak, że jest nagi. Czy bo tej pieluchy nie było widać, nie? On miał ją zasłoniętą, tak. Tylko to w razie czego, gdyby przypadkiem coś tam miało być widać, to nie było być widać. Co o tym w ogóle sądzicie? Bo to był giga dziwny ruch. To znaczy, ja nie wiem, czy to jest jakby ten aspekt, nad którym mamy się zastanawiać, co o tym sądzimy. Po prostu zobaczyliśmy fajnego gościa, który jest bardzo dobrze zbudowany. Nie pokazał jednak mimo wszystko za dużo. Była to pewna kontrowersja, ale jednak czymś muszą szokować te Oscary. Coś musi być takiego przyciągającego, żeby na kolejną galę kolejne osoby oczekiwały i tak jak w Polsce oglądały ją, nie wiem, o drugiej, o trzeciej nad ranem, tylko po to, żeby dowiedzieć się po pierwsze, jakie filmy zwyciężyły, a z drugiej strony, żeby po prostu mieć zaspokojony ten entertainment i doświadczyć tego po prostu performance. Przecież bardzo dużo osób właśnie ogląda to tylko ze względu na te performance'y. To jakby jest szerokie grono, że nie szuka tylko i wyłącznie informacji na temat tego, kto wygra, bo tutaj te głosy już są gdzieś tam dobrze posprzedawane, więc można się pewnych rzeczy spodziewać. I oczywiście nie możemy też zapomnieć o tym, że te sytuacje zazwyczaj są memiczne, nie? Cały internet, cały Twitter, jak była ta sytuacja z Willem Smithem, teraz ten John Cena, to cały internet to jest organiczna promocja dla całej tak naprawdę gali. Tak, ciekawe, czy jest reżyserowane. Dokładnie tak. Oczywiście jeszcze a propos Oscarów też potem się niosło, dlaczego Ryan Gosling nie występuje ze swoją żoną Ewą Mendes na czerwonym dywanie, bo oni uznali, że się nie będą pokazywać razem, pomimo tego, że są chyba od 10 lat, ale to już jest takie bardziej, powiedzmy, pudelkowo-plotkowy temat, więc zostawię go... Musimy nowy format zrobić. Tak, zostawię przy go... Kawce. Tak, przy kawce, tak. Pudelki z Jasnogórskiej. Zostawię go zdecydowanie na później.
później. Więc w sumie tak, było ciekawie, ten Oppenheimer, Barbie, no wiadomo, po prostu to byli zwycięzcy Oscarów, to byli zwycięzcy w ogóle marketingu też 2023 roku, bo pamiętamy oczywiście premiery tych obu produkcji. Szczegóły dotyczące tego, jak to wyglądało, możecie znaleźć w opisie oraz może tutaj gdzieś się pojawi kafelek z naszym podcastem, w którym opowiadamy o całym marketingu tych dwóch filmów. Więc tak, to były te najważniejsze wydarzenia, jeśli chodzi o Oscary. Taką klamrą spinającą, wydaje mi się dobrą, jest to, że no było głośno również w mediach społecznościowych odnośnie gali po Oscarach, czyli o tak zwanym afterparty, ale to tak jak mówię, to już jest pewnie odcinek na Pudelki z Jasnogórskiej. Wymyśliłaś nowy format, tak to będziemy coś takiego zrobić. Który moglibyśmy nagrać jako taki off-top, jako taki off-top z branży show biznesu. Ale ja myślę, że tutaj o Barbie jeszcze trzeba tak trochę marketingowo zawadzić, że no to jest jednak fenomen, który pokazał, że można wypromować za większe pieniądze film, niż go stworzyć za te same pieniądze. Więc to jest jeszcze wartkie tutaj uwagi. Owszem. Lecąc dalej do kolejnego tematu, numer 2 w tym odcinku. Słuchajcie, Red Bull zrobił własnego drona, w sensie zrobili go in-house'owo, który jest najszybszym dronem na świecie. Jego zastosowanie to śledzenie i nagrywanie bolidów Formuły 1. Kilka ważnych technicznych smaczków tutaj Wam przybliżę. Przede wszystkim te drony przyspieszają 2 razy szybciej niż bolid Formuły 1. Od 0 do 300 km na godzinę przyspiesza w 4 sekundy. Do tego prędkość maksymalna to 350 km na godzinę. No i wygląda całkowicie inaczej niż klasyczne drony FPV, bo wygląda jak taka rakieta. To za chwilę Janek powie, bo on jest tutaj specjalistą od dronów. No wiecie, jak normalne drony latają takie wręcz pochylone, nie? Kamera jest troszeczkę zadarta do góry, no bo one domyślnie są pochylone, no to ten dron lata w ogóle jakby, no unosi się jak helikopter i potem lata bokiem, nie? Coś w tym stylu. Tak. Syndrom kraba. Tak, ale swoją drogą to taki system jest znany w ogóle w samolotach, nie? Jakby w samolotach pionowym startem. Tak, że masz obrócone silniki najpierw w dół, potem one jakby wynoszą w górę, silniki się obracają, napędzają samolot w ruchu poprzecznym, tak bym powiedział. Natomiast no, kilka rzeczy, które trzeba sprostować na samym początku. Na pewno Red Bull to, co zrobił dobrze, to marketing. Znowu jakby wracamy do tego. Bo tu się wetnę. Na chwilę obecną filmik z całym procesem tworzenia tego drona ma 18 milionów viewsów, no i podejrzewam, że to wszystko jest organiczny ruch. Tak, no w sensie bardzo dużo było wzmianek, bardzo dużo artykułów prasowych, wycinków, potem dużo osób korzystało z tego materiału, ciało go na własne potrzeby, no zresztą tak jak my to robimy dokładnie w tym momencie. Ale to, co zrobili przez marketing, to też sprawia, że parę osób, trzeba oddać też trochę honoru społeczności dronowej, bo ten rekord został 360 km na godzinę, został pobity już w styczniu zeszłego roku. To prawda, to był dron bez kamery, zupełnie bez kamery. To był sam dron, on po prostu leciał z taką prędkością. No i GPS i black box, czyli ta czarna skrzynka, która normalnie jest, pokazała według logów, że 360 km na godzinę według GPS-u zostało pobite. Następnie już we wrześniu zeszłego roku dron z kamerą, swoją drogą, to może o tym za chwilę, o samej budowie tego drona Red Bullowego opowiem, z kamerą DJI, czyli już dający lepszy podgląd niż ten, który był używany przez Tomasa FPV w filmu Red Bulla, pobił barierę 397 km na godzinę, czyli to był dron z kamerą, który był szybszy de facto niż dron Red Bulla. No ale potem wjechał Red Bull i tam zresztą nawet w tytule tego filmu jest napisane, że to jest najszybszy dron z kamerą, czyli już oni pewnie musieli gwiazdkę pewną dodać, żeby to tak jak my kiedyś dla Acera publikowaliśmy, najsmuklejszy laptop świata, gdzie ciężko tak naprawdę coś takiego zweryfikować, bo trzeba szukać w Google. Ale to jest kamera do nagrywania, bo rozumiem, że tak, na pokładzie zawsze musi być analogowa kamera, nie żeby... Musi. Nie, teraz już jest czyli tak, na ślepo latają? Nie, to jest tak, że teraz ta kamera, która służy do nagrywania i ta kamera, która służy do podglądu, to jest ta sama kamera. No w sensie DJI FPV wyszło z trzecią generacją, nazywa się to O3 i ona działa tak już jak GoPro. W sensie, czym się to różniło? Na samym początku latało się na kamerach analogowych tak zwanych,
To są te same kamery, które są montowane w systemach monitoringu przemysłowego. Kropka w kropkę. To jest to samo, po prostu. To nie jest tak, że nawet jest dostosowane. Pierwsze drony nawet miały tą kamerę w taką prostokątną, no w żaden sposób nie była dostosowana do tego, żeby być używana na dronach. Dopiero potem z czasem ten rozwój nastąpił. No po prostu płytka była w ogóle prostokątna i ona wyglądała de facto jak parasol, stawiała opór powietrza. Opór powietrza. No w sensie było to dziwne. Ale z czasem zaczęło... Znaczy w ogóle drony jak latają, to one nie mają nic wspólnego z aerodynamiką. One po prostu jakby tną powietrze i można powiedzieć, że w sposób siłowy po prostu to są drony, które latają. Więc ten dron Red Bulla to, co zrobił dobrze, no to wykorzystał pewne podstawy aerodynamiki, czyli sam ten obły kształt, który nie generował zawirowań powietrza, co prawdopodobnie przy takich gigantycznych prędkościach nie tyle pozwoliło osiągnąć tą prędkość, ale zapewniło sterowność temu dronowi. No bo że on leci w linii prostej, na dodatek jeszcze za bolidem, który generuje swoje turbulencje, co swoją drogą było fajnie widać na tym filmie właśnie, jak Verstappen jechał po mokrym, w sensie te drobinki wody się unosiły i było widać dokładnie, jak wygląda tunel aerodynamiczny za bolidem. No, ale też należy zwrócić uwagę, że oprócz ramy tak naprawdę tam nie było nic innowacyjnego, w sensie silniki, śmigła, nie, śmigła były faktycznie trochę krótsze niż normalnie się stosuje, ale silniki, kontroler lotu, moduł GPS, kamery i tak dalej, to wszystko było wykorzystane z narzędzi, które są już na rynku. Zresztą Tomasz FPV powiedział, że ten projekt, rozwinięcie tego projektu zajęło im rok. Z jednej strony wydaje ci się to, że jakby w świecie hobbystycznym to jest dużo, ale z drugiej strony no, rozwój bolidów F1 ile już trwa? Lata, no, nie? Dekady dosłownie. Nie? Więc... Tak, tylko one się muszą dopasowywać odpowiednio do przepisów. No, przede wszystkim one w ogóle jeżdżą po ziemi w ogóle, nie? W sensie one jakby mają wyznaczoną trasę, a to co ten dron robił, to po prostu leciał w to, że mniej więcej tej F1, ale nie musiał się przejmować, nie wiem, braniem zakrętów czy coś w tym stylu, po prostu się ścinał, nie? Co zresztą było widać, że jak Max przyspieszał do tych 20-30 km na godzinę, to ten dron bez problemu osiągał tą prędkość. Ci goście w rok osiągnęli to, co F1 jakby zajęło dużo więcej czasu. Więc tak, marketing Red Bull bardzo dobrze zrobił. Tomas jest świetnym pilotem, to trzeba przyznać. Na pewno on tam pod wiaduktami latał, te zakręty brał mega dobrze. Ja myślę, że... I ważne jest to, że te ujęcia naprawdę były ładne. To nie jest tak, że po prostu śledził bolid, nawet tylko właśnie. On naprawdę nagrał to ładnie, nie? Tak, no to już swoją drogą widzieliśmy to przy premierze jednego z iPhone'ów. Johnny FPV wtedy używał iPhone'a, nie pamiętam której generacji, 12 chyba, zamontował go na dronie. No tam jakby cała społeczność dronowa wtedy powiedziała, że to w ogóle był doktoryzowany film bardzo. W sensie, że to nieprawda po prostu, tylko tam było dużo ujęć, które zostało jakby nagrane jakby osobnym sprzętem i wykorzystany w filmie promocyjnym dla iPhone'a, co nie zmienia faktu, że Johnny jest też świetnym pilotem, też świetnie jakby operuje kamerą i potrafi to zrobić dobrze. No i to Red Bull zrobił dobrze. Natomiast sam dron no pobił rekord oglądalności, był blisko rekordu prędkości, natomiast nie jest aż tak, powiedziałbym, trudny do tego, żeby go zbudować we własnych warunkach. Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że większość takich dronów, które są dronami specjalistycznymi, jest budowane na konkretne zamówienie, więc to nie jest niczym nowym, że takiego drona się buduje. Tak, no ja, drony, które ja buduję, latają po 180 na godzinę. Fakt jest taki, że po prostu latanie 180 w linii prostej nie jest niczym fajnym po prostu, nie? To jest tak, jak weźmiesz szybkie auto i wejdziesz na autostradę, no to ile można jakby się cieszyć maksymalnie? To się nazywa drag. No, a więc jakby polecam obejrzenie, wejście na YouTube'a i obejrzenie, na czym polegają wyścigi dronami i to, co ci goście robią na tych analogowych kamerach, tymi dronami, chodzi mi o zakręty, bo to jest jakby, jak się osiąga takie prędkości? No bierze się po prostu silniki, które osiągają potężny ciąg w stosunku do masy tego pojazdu, czyli taką jakby brutalną siłę po prostu. Tutaj troszeczkę faktycznie w przypadku Red Bulla trochę aerodynamiki do tego dodano, ale potem jakby tam nie ma, normalnie gdyby to był pilot myśliwca na przykład, no to te przeciążenia przy zakrętach, zawrotach, lataniu do góry nogami po prostu by rozprasowały tego pilota. Tutaj nie ma, pilot siedzi na wygodnym fotelu, na leżaczku rozłożony i nie musi się przejmować takimi rzeczami typu prędkość 200 na godzinę, wyhamowanie do zera i odwrót i wszystko w ciągu 4 sekund się dzieje, nie? A w dronie jest to możliwe, więc te wyścigi, które są w tych pilotów FPV, to wygląda nieludzko po prostu. To wygląda, jak te filmy wyglądają jak przyspieszone, a ci goście naprawdę to robią. No i jeszcze może kończąc, to ten dron DJI FPV, który każdy może kupić, on kosztuje, cały zestaw kosztuje około 6,5 tysiąca złotych,
on już osiąga prędkość 140 na godzinę. To każdy sobie może polecieć z taką prędkością. Mnie bardziej interesuje w tym, że ten film, który został zrealizowany i faktycznie widać, że tutaj pilot miał gigantycznego skilla. Mhm. Z uwagi na to, że te wszystkie ujęcia różnią się dość znacząco od tego, co wziąłby sobie amator. Widać, że są stabilne, widać, że są przemyślane i to jest po prostu ciut innej jakości realizacji. I to też jest oszustwo marketingu. Ze względu na to, że w pierwszym momencie, jak im się rozwalił ten pierwszy dron, to było widać, że to jest Naked GoPro. Oni potem, jak poszli do tego centrum rozwojowego F1, powiedzieli, że wymienili kamerę na lepszą. Ale moim zdaniem to jest dalej GoPro, tylko wsadzili, wiesz, bierze się GoPro, wyciąga się z niego ekranik, wyciąga się z niego budowę, baterię. Czyli zostaje matryca, która jest matrycą Sony, z tego co pamiętam. Zostaje matryca, płyta główna i obiektyw, który jest na taśmie. Mhm. Zasilanie idzie z tego. Zasilanie idzie z baterii drona przez przetwornik. Kartę pamięci masz budowaną, no ile microSD znowu waży. I to wszystko, więc stabilizację w GoPro już masz wbudowaną. Więc to, że to jest takie stabilne, to nawet nie jest skill pilota, bo ten dron się telepie, częściej. Ale ja nawet nie mówię o stabilności tutaj, w sensie ujęcia tego przelotu, tylko w jaki sposób są przemyślane ujęcia. Tak. To prawda, oczywiście, tak. No jakby Tomasz jest świetnym pilotem, tak. Ale natomiast technologia poszła bardzo do przodu i bardzo tutaj pomaga. To jest też ciekawe, że, bo to była jedna osoba, prawda? Tam nie pokazali, że jedna osoba latała, a druga operowała kamerą. Nie, tu nie ma, właśnie, nie ma takiej możliwości. Jest też dużo dronów, takich stricte filmowych, które są obsługiwane przez dwóch operatorów. Albo więcej nawet, bo jest tak, że prawo w ogóle stanowi o tym, że jeśli latasz poza zasięgiem swojego wzroku, potrzebujesz na każdy odcinek, którego nie widzisz, potrzebujesz spotera, więc stoi gość w żółtej kamizelce i teoretycznie przez krótkofalówkę daje ci znać, że uwaga, leci coś, albo nadjeżdża samochód, czy coś w tym stylu. No bo ty masz tak, że widzisz, latasz dronem i widzisz to, co jest przed tobą. Tak? Mhm. Druga osoba operuje kamerą, czyli drugą de facto kamerą, która wisi, ma podgląd na drugą kamerę. Ta pierwsza kamera może być nawet analogowa, ta CCTV. Nie, bo potrzebujesz tylko podgląd, tak. To co cię interesuje, to zasięg, jakby stabilność obrazu. I tu było zresztą widać w tym Red Bullu, były to przełączenia, to nie było nawet wyjaśnione na filmie, dlaczego są te przełączenia, dlaczego jest ta jakość tam z dużą ilością cyferek i tak dalej, co to w ogóle jest. No to jest OSD, który widzi pilot drona latającego na analogu, właśnie na tym starym typie kamery, które ma teoretyczną przewagę, ale to już w tej chwili to już jest kwestia głównie przyzwyczajenia, nad tym, że nie ma tam opóźnień. Bo każdy cyfrowy obraz, cyfrowa obróbka obrazu daje ci opóźnienia. No jeśli one sięgają tam 15 milisekund, to nie ma problemu, bo to jest tak, jak sportowcy mają, ale jeśli one zaczynają sięgać 100 milisekund, no to już jest jakby 0,1 sekundy między ruchem drążka przy 360 km na godzinę, no to prawdopodobnie jest kilka metrów, nie? Różnicy. No jesteś poza zakrętem i nie trafiasz w ogóle. Tak, natomiast moim zdaniem to jest trochę sztuka dla sztuki, to jest, wynika z tego, że Tomasz jest po prostu oldschoolowym pilotem, bo dużo osób lata na DJI, który jest cyfrowy już od lat. Ja swoją drogą latam w ten sposób i nie widzę, szczerze mówiąc, żeby te opóźnienia były znaczące. No zresztą ten gość, który pobił ten rekord prędkości, te 398 km na godzinę, latam na DJI na cyfrówce i kompletnie go to nie obchodziło, że analog jest lepszy. A powiedz mi jeszcze, Janku, jak jesteśmy przy dronach, gdzie, jeszcze w jakim obszarze droniarstwa jest miejsce na to, żeby był jakiś duży game changer? W sensie, jak ta technologia będzie się rozwijać? Czy właśnie będziemy pobijać prędkości jak niegdyś samochody, w sensie cały czas samochody? Czy to chodzi, czy będzie rozwijał się zasięg, czy czas pracy na baterii? Podejrzewam, że wszystko będzie z roku na rok coraz lepsze, ale czy jest jakaś taka jedna dziedzina, która tak mocno może się zmienić? Dobre pytanie w sumie, bo ten rozwój trochę zwolnił właśnie faktycznie ostatnimi czasy, bo rozwój silników, kiedy silniki wychodziły co miesiąc, każda firma wypuszczała nowe rozmiary, nowe stopy, nowe mocniejsze magnesy, potem zakrzywione magnesy, potem wielowarstwowe magnesy, w sensie chodzi mi o te w silniczkach, nie? I one były coraz mocniejsze i tak dalej. Teraz już tego tak bardzo nie widać, więc myślę, że ten postęp to jest przede wszystkim miniaturyzacja, bo odkąd DJI wszedł na rynek, znaczy dopóki DJI nie wszedł na ten rynek hobbystyczny, tylko rozwijał te swoje drony, które te latające statywy, do tego czasu ta transmisja... Latające statywy, bardzo powiem. Dobre, no. Latające statywy, czyli jakby jesteś operatorem drona, który tak naprawdę nie jesteś operatorem drona. W dronach DJI nawet jest tryb, tak jakby ten najbardziej statyczny, no. Jest tripod, no. No dokładnie. Jakby wznosisz się, jakby ktoś dzwoni do ciebie, odbierasz sobie spokojnie telefon,
a ten dron sobie tam unosi się. Tak, nie? W sensie, dronach, tak, dokładnie. W dronach FPV nie masz takiej możliwości. Tak. W sensie to, czym ci piloci z Red Bulla byli mega zaskoczeni, że tam nie ma żadnego GPS-a. GPS jest tylko po to, żeby mierzyć prędkość. Mm-hmm. Nie ma żadnego jakby możliwości, nie ma żadnego wspierania, że tak powiem, tego pilota. Nie? Czyli ten latasz tak naprawdę wszystko na żywo, że tak powiem. Nie? W sensie masz masę tych numerków, mniej więcej wiesz, w którym kierunku lecisz i tak dalej, ale tak naprawdę jak puścisz drążki tego drona, to on będzie kontynuował lot w tamtym kierunku i koniec. Nie? W sensie on tak, ci nie zawróci, nie zrobi zakrętu, nie zwolni, nie przyspieszy sam, nic z tych rzeczy nie robi. Więc jakby wszystko się robi na żywca. Ale to, co DJI zrobił, wchodząc w tą część hobbystyczną, to jedną rzecz zepsuł, czyli jakby zamknął tak jakby to oprogramowanie, bo wszystko do tej pory w dronach było open source i jakby duża część osób jakby jest przeciwko temu, w tym Tomas FPV prawdopodobnie, w sensie nie wiem, ale... Androidziarz. No właśnie, to jest mniej więcej tak jak jakby PC Master Race, a Team Console, nie? Czyli można się kłócić, który jest lepszy, ten jest zamknięty, ten jest otwarty, tu można robić mody, tu nie, ten działa przy takich zastosowaniach, a ten działa nie zawsze, albo trzeba się bawić w ustawienia, no to jest dokładnie to samo w świecie dronów. No, a to, co DJI przyniósł, to jakość obrazu. W sensie udowodnił, że HD podczas latania na żywo jest absolutnie możliwe, da się nawet na tym ścigać, da się to robić, no i wtedy nagle te wszystkie droniarskie firmy, które uważały, że tego się nie da zrobić, musiały podążyć tym tropem i teraz jest HD0, jest Walksnail, Fatshark, czyli dotychczasowy potentat wszedł też w HD, więc wszyscy po prostu weszli i okazało się, że się da, no i na dodatek to są 4 różne standardy już teraz i oni się tam ścigają znowu w miniaturyzacji tych odbiorników i nadajników i no tak, no i jakby to, co myślę, że może się rozwinąć, to właśnie ta miniaturyzacja, to, że te GoPro stają się coraz mniejsze, coraz mniejszy jakby jest masa tego elementu latającego, no bo tam prawo ogranicza pewne możliwości powyżej 250 gram, więc ten w świecie droniarzy to tam 250 gram to nie jest wcale tak mało, no ale z drugiej strony teraz można mieć kamerę nagrywającą w 4K z HDR-em, z optyczną stabilizacją obrazu i cyfrową stabilizacją obrazu, za którą odpowiada żyroskop i to wszystko jest takiej wielkości, nie? No tak. A kiedyś to się latało tak, że była taka kamera analogowa, do tego było GoPro pełnowymiarowe, które ważyło też około 200 gramów, bateria i tak dalej, no i ciężko było zejść poniżej 700 gramów. To nie jest dużo, ale teraz 250 bez problemu to samo. Ciekawe jest to, bo Clarkson, jak pamiętam, jedną z książek mówił o tym, że miniaturyzacja to jest największe przekleństwo XXI wieku. Pewnie chodziło mu o pojemność silników. Być może, ale na pewno też by do tego doprowadził, ale mówił o tym, że miniaturyzacja to jest jedyne, co wymyślono w XXI wieku. No oczywiście później się pojawiło parę innych rzeczy, także... Tak, także w dronach tak naprawdę to, co zrobił Red Bull, no to fajnie połączył marketingowo to, że mamy F1, no mamy potężne możliwości, jeśli chodzi o jakby marketing tego. No, wpuścili ich na tor, wzięli RB20S, wzięli Maxa Verstappena. No jakby już samo to, jakby te wielkie pieniądze, które się koło F1 krążą, to już było wystarczające, żeby dowolną rzecz tak naprawdę... Ale też community, które od razu tak, za tym poszło, to jest wspaniałe. Tak, ale jeszcze jest fajna rzecz a propos dronów, to czego nie było do tej pory, czyli na przykład jak mamy, bo ja znowu siedzę mocno teraz w wyścigach rowerowych, w sensie interesuję się nimi. O. No i jakby wydawało mi się, że to jest idealne miejsce do tego, żeby latać dronami za gośćmi, co jeżdżą na rowerze. Tak, z gośćkami i tak dalej. Jest, tak, dokładnie, nie? Problem tam jest inny. Jest taki, że ci goście zawsze jeżdżą po lesie, zawsze jeżdżą w dół. I w momencie, kiedy pilot siedzi u góry... To nie widzi drzew. To tak, jakby w momencie, kiedy wlatuje w pierwszą linię drzew, traci zasięg. Jak siedzi na dole, no to nie da rady znowu tego gościa złapać przed tym. No i teraz zaczęli robić tak, że te drony startują z góry i startują z dołu jednocześnie, a oni potem przebijają ten materiał i łączą. Czyli masz follow cama, który leci bezpośrednio za droniarzem, a oni przebijają to na ten. Więc jakby oglądając wyścigi, bo Red Bull znowu robi bardzo dużo rzeczy live, nie? Więc oglądając wyścigi zawsze zaczyna się to z kamery drona. W pewnym momencie kamera drona się urywa i pojawiają się steadicamy. W sensie, no. Realizacja obrazu, idealna. Dokładnie. No, kiedy się to robiło na cable camach w ogóle, to jakby jeszcze... Tak, ale to te rolki dalej istnieją, to jeśli tak, potrzeba takiego płynnego... Nie ma ich tak dużo. No, w sensie, jak ostatnio oglądałem Red Bull Hardline, to znowu Red Bull swoją drogą, no bo Red Bull ma potężne możliwości realizacyjne, no ma świetną ekipę, tam teraz masa droniarzy już jest na stałe zatrudniona. Swoją drogą nawet tutaj w Katowicach, jak był Roof Ride... Oczywiście, że też byli, to pełno było droniarzy. Tak. No i fajnie z dronami jest też to, że one nic nie kosztują. W sensie, właśnie chciałem to powiedzieć, że cała ta akcja marketingowa, całe to wydarzenie, przedsięwzięcie, tak naprawdę no, było bardzo tanie, no bo tak. Masz tam ekipę gości, którzy budują tego drona, no to okej, ich wynagrodzenie, sprzęt, miejsce, gdzie muszą to robić,
Masz swojego ambasadora, którego bierzesz na tor, wynajmujesz tor, pewnie tam spalicie 3 komplety kółek, chociaż wtedy był padał deszcz, więc pewnie mniej. No i generalnie no, płacisz mega małe pieniądze za to wszystko, a masz kurde tak idealny projekt, który jest mega interesujący, przeciera szlaki. Najdroższy jest tam know-how. Tak, dokładnie. Albo przecież oni to wydrukowali na drukarkach 3D. No w sensie prawdopodobnie tam F1 ma możliwość drukowania z tytanu czy czegoś tam. Jakieś kosmiczne możliwości. No pamiętajmy, że przecież z Restimu Red Bulla też typ skakał z atmosfery z balonu, nie? W sensie to tak, było jakieś parę lat temu. Mogło kosztować trochę więcej. Ale samo budowanie takiego drona to jest, nie wiem, no pewnie z 2000 zł, nie? Koszt takiego drona, no może 3. A co swoją drogą na przykład Ukraińcy mega wykorzystują. W sensie to też jest ciekawy element, no bo te wszystkie te same części są używane w tych dronach samobójcach na Ukrainie, gdzie ukraińscy operatorzy dronów budują te takie drony z najtańszych części, czyli prawdopodobnie koszt takiego drona to jest około 1000 zł. Latają na analogu właśnie, bo nie potrzebują HD, do czego im to niby jest potrzebne. Mogą latać po nocy, bo te kamery Night Vision potrafią latać przy 0,001 luxa. To ja mam pytanie. I podwieszają tam granat i potrafią wycelować tak, że wpadną gościowi do czołgu przez otwarty włas. To ja mam pytanie. Dlaczego żyjemy dronami już 10 lat, a dalej żaden nie przywozi mi paczki z Impostu czy z Amazona na mój balkon? Brawo też. To jest też fajne, bo tam Max na koniec powiedział, że to może zmienić sposób postrzegania, jak się lata za... jak ludzie oglądają F1. Moim zdaniem to się nie wydarzy. Ze względu na to, że awaryjność tego drona jest na razie wysoka, po prostu, nie? W sensie, że jak on... Nawet właśnie, co się sobie... stanie, jak spadnie na tor? No dokładnie, no to jest, mimo wszystko to jest kilogram. Safety car wyjedzie. Tak, mimo wszystko to jest kilogram masy lecącej z prędkością 360 km na godzinę, wlatujący w trybuny. No w sensie łatwo sobie wyobrazić, jakby strata zasięgu, awaryjność, awaria któregoś silników, błąd pilota itd. Myślicie, że było... W sensie to wszystko może wpaść, skutkuje wpadnięciem w trybuny z olbrzymią prędkością. Nie? Czy myślicie, że będzie kiedyś taka technologia, jak na przykład mamy kamerki 360, nie? Przyczepione za rowerzystą albo za snowboardzistą i macie wtedy taki właśnie obraz, jakby dron go śledził. Czy myślicie, że bo tutaj rozmawialiśmy, co gdyby dron spadł, są niekontrolowane, czy myślicie, że powstanie taka technologia, że dron będzie tak połączony z jakimś obiektem, jakby był dosłownie właśnie na takim kiku albo na magnesie i jakikolwiek ruch będzie robił bolid F1 na przykład, to ten dron będzie go dosłownie z opóźnieniem tam 1 milisekundy śledził, nie? Ale to jest już w tej chwili, bym powiedział, występuje. Bo na przykład na gimbalach DJI-a coś takiego. To jest takie, dalej on se trochę wariuje, robi co chce, a gdybyś na przykład miał drona, który wiesz, lokujesz go dwa metry od takiego bolidu, nie? I on zawsze ci perfekcyjnie go śledzi. Może w tą stronę to pójdzie. Ja myślę, że to jest tylko kwestia metody prób i błędów i czasu, kiedy oni będą w stanie to poprowadzić. Ale wydaje mi się też, że można przełożyć do tego brzytwę Okhama i stwierdzić, że jaki jest prostszy sposób? No wziąć operatora takiego drona, nie? W sensie zamiast rozwijać technologię, to wziąć gościa, który to robi dobrze, nie? No bo Drift przecież tak robią, no nie? Że są przyklejeni tak naprawdę za samochodem. Dokładnie, no. Zwykłymi dronami tak. Po prostu, nie? To, bo tam prędkości bez względu nie są takie wielkie. Ale może przeciąć 4 różnymi dronami, prawda? Po prostu operator sobie realizator potnie. Bo kwestia jest też tego, że jak umieścisz nawet takiego drona tuż za bolidem F1, to będziesz miał stałe ujęcie takie samo, niezależnie od warunków, co jest nudne. A operator, wiesz, na zakręcie gdzieś wyprzedzi, poleci bokiem, on tam zresztą robił, tak, nie? Potrafił ten. Ale tu się wkłada takie efekciarstwo w pewnym sensie, takie nietelewizyjne, bo to jest pokazanie tego, jakie umiejętności ma operator, a nie to, co jest najważniejsze dla oglądającego. No może być właśnie najważniejsze, ze względu na to, że tutaj lecisz za F1, która jedzie szybko, tutaj nie było konkurentów, nie było manewru wymijania. Natomiast w momencie, kiedy masz manewr wymijania, to chciałbyś, żeby ten dron był najlepiej to w ogóle z przodu w ogóle i żeby było widać miny w ogóle tych, wiesz. Z kasku, jak Iron Man. Dokładnie, nie? Jak tam knie albo rzuca, wiesz, jakby grozi mu pięścią czy coś w tym stylu, nie? W sensie potrzebujesz emocje wtedy złapać, nie? No to jakby follow cam ci tego nie zrobi, nie? No nie, tutaj nie, ale to Valentino Rossi jest dobrym przykładem, to z innego sportu, że tam lubili sobie pewne ciepłe słowa powiedzieć przez kask. Dokładnie, albo komuś przyhamować. Tak, klamką, ale potem mieli już blokadę na to, więc... Dobra, lećmy dalej. Jako, że już jesteśmy przy temacie nagrywania, no to mamy mega mocnego newsa z rynku foto-wideo, ponieważ firma Nikon kupiła firmę RED, a dokładnie 100% udziałów. I teraz przybliżę, czym jest firma RED.
Przybliżcie mnie, jest firma Nikon. No właśnie, to do tego też dojdziemy. Generalnie firma RED to jest firma, która robi kamery już tego najwyższego poziomu. Tak naprawdę kamery, które są używane przy wielomilionowych produkcjach w Hollywood. Zaraz ja tutaj wbijam szpilę, bo mam otwarty jego generalnie firma RED powstała dlatego, bo X lat temu była taka sytuacja, że kamery filmowe nie miały jakoś super dużej rozdzielczości. Tam maksymalnie nagrywały w rozdzielczości 2K. No i właśnie goście, którzy stworzyli firmę RED, stwierdzili, kurde, no chcemy mieć lepszą rozdzielczość, stworzymy sobie kamerę RED One, która nagrywa w 4K. No i tak wszystko się zaczęło. Obecnie na rynku kamer filmowych królują takie marki jak głównie Arri. Oprócz tego wiadomo też Panasonic, Panavision, Sony Venice, no i właśnie RED. I teraz tak. Nie ma Blackmagica? Blackmagic jest taką niszową marką. Tutaj tego Panasonica też bym tak trochę po macoszemu bardziej potraktował, chyba że mówimy o innym zastosowaniu kamer. Ale mówię o tych takich już na największych grubasach, co kosztują 200 tysięcy w górę za samobody. Ale to, co jest najciekawsze, to firma RED oczywiście oprócz Super Matrix tam 4, potem 6, potem 8K, no charakteryzowała się tym, że ich kamery zawsze miały bardzo fajne odwzorowanie kolorów, ale to, co jest jeszcze ciekawsze, to oni opatentowali skompresowane pliki RAW. Nagrywanie w skompresowanych plikach RAW. I teraz to, co jest ciekawe... To jest oksymoron, skompresowany RAW. Tak. Czego nie rozumiesz? I teraz to, co jest ciekawe, to, że oni to mieli opatentowane i każda firma, która robiła jakąś kamerę właśnie z technologią skompresowanych RAW-ów, dostawała od nich pozew. I jedną z takich firm był właśnie Nikon, który stworzył kamerę Z9 i oni właśnie dostali pozew od Reda. No i teraz są memy, że nie możesz kogoś pokonać, to go kup. No i tak właśnie się stało. Nikon kupił Reda. Pozew został wycofany. No i teraz jest ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja na rynku, bo Red miał fajną technologię tych RAW-ów, miał technologię kolorów, miał technologię matryc. Nikon w świecie filmowców, fotografów, no powiedzmy sobie szczerze, kogo nie zapytam, jest trochę takim memem, że... Filmowców to z pewnością, tak. Fotografów bym się nie zgodził. Więc jest duża szansa, że po prostu wezmą sobie know-how redowy, no i Nikon będzie gonił Soniaczów. Ale z jakiej paki Nikon był większy niż Red? W sensie to ze względu na... No bo właśnie tutaj przechodzimy do tego tak naprawdę, w jaki sposób ta firma się rodziła, bo na przykład jest założona przez tego samego człowieka, który założył firmę Oakley, czyli jeśli ktokolwiek... Tej od okularów. Dokładnie tak, jeśli ktokolwiek jeździ na rowerze czy jeździ na snowboardzie, to z pewnością zna tę markę, no bo to jest taka przodująca, bym powiedział, na rynku, więc... Ale czekaj, którą firmę? Reda czy Nikona? Red założył ten od Oakley. Tak, dokładnie tak. Także tutaj było w ten sposób. A jeśli chodzi o samego Nikona, to jest też ciekawe, dlatego że jeśli mówimy o tym, że oni są na takim mniejszym rynku filmowców nieznani, oczywiście jest to prawdą. Ciekawe, ile z tym marketingu, z czego to wynika. Oczywiście też później weszli w rynek bez lusterkowców, ale oni mieli na przykład w RAW-y możliwość nagrywania wewnętrznie, na bezpośrednio pisania tego na kartach SD. To jest ciekawe o tyle, że Sony do tej pory w pewnym sensie od tego ucieka, jeśli chodzi o kamery typu, nie wiem, FX3. Ona nie ma tyle bitów, nie da się tego upchnąć, bo by, no najprawdopodobniej by się spaliła, zagotowała. Także oni sobie to wyrzucają na zewnętrznego na przykład Atomosa i tutaj na rekorderze nam się to wszystko zapisuje. Ale jeśli chodzi o samą rozpoznawalność marki RED, to jest o tyle ciekawe, że faktycznie oni są znani. Oni mają, chyba mieli w pewnym sensie bardzo mocny marketing, bo byli dość popularni. I robili takie, no też przecierali szlaki. Ja pamiętam, że pierwszym filmem do kin, który trafił w ogóle w ilości FPS-ów sztuk 48, to był Hobbit. Pierwszy, bo Peter Jackson był zafascynowany właśnie kamerami RED, no i oni zrobili pierwszy film, który był właśnie w takim klatkarzu i oni w ogóle to nagrywali w 3D, więc mieli takie rigi, gdzie mieli po 4 kamery, lustrzane odbicia, w ogóle no to był całkowicie nowatorski pomysł. To RED też by się dobrze w to wpisywał, bo jednym z ich takich bloków kamerowych były rangery, które po prostu pozwalały, były takie od razu origowane, więc można było sobie to na tej kamerze bezpośrednio już instalować. No oczywiście można to zrobić wpychając to w klatki i tak dalej, ale no tutaj było to od razu po prostu przygotowane. Taka, ta sama kamera, tylko inna. No i tu mam jeszcze taką ciekawostkę, że no jak wiemy, Arri króluje na rynku kamer, które kręcą filmy, które dostają Oscary. No to na przykład w 2016 roku właśnie 1/4 filmy z listy najlepiej zarabiających kręcony był właśnie przy użyciu kamery RED.
No i tak, taka to, ciekawostka, że oni po prostu wbili się w rynek, który powiedzmy był bardzo taki hermetyczny, gdzie miałeś no już firmy, które po prostu tam no, się rozpychały łokciami na prawo i lewo, no wbili się z nowatorskimi pomysłami, trochę jak DJI, próbowali nowych rzeczy, no im się to udało. Udało im się, dalej Ari jest jednak, no to jest tak, topka. Właśnie uzmysłowmy sobie, jak wygląda temat, jeśli chodzi o to, jakie nagrody, tutaj mówimy o Oscarach, jakie kamery zdobyły w 2023 po prostu Oscary. No i okazuje się, że na pierwszym miejscu jest Alexa i tutaj Mini, czy w ogóle kamera Arri Alexa Mini to jest coś wspaniałego, dlatego że okazało się, że oni w pewnym momencie stwierdzili, że zrobimy sobie po prostu kamery, które można gdzieś tam, takie GoPro tylko dla filmowców. Tak, tak, tak. No i okazało się, że im wyżarło 3/4 rynku, no bo była tak dobra, że no coś na zasadzie case'u BMW, Mercedesa W124, że im położyło prawie firmę, bo wszyscy jechali tylko na tej kamerze. Ale widzisz, Red też zrobił coś takiego, bo oni zrobili Reda Komodo, który jest taki rozmiarów, malutki, tak, kostka. To jest takie ich GoPro, które kosztuje tam 30-40 tysięcy i oni zrobili tą kamerę, żeby nie było szkoda im jej zepsuć w jakimś na przykład origowanym samochodzie, który na przykład wybucha albo gdzieś wylatuje i zrobili takiej wielkości kamerę za tam 30 koła, która nagrywa w 6K, jest jakby super mega fajna. No i to właśnie a propos też tej Alexy Mini, nie? Że... Tak, no oni tutaj tak, faktycznie, bo na pewno to sam Red był bardzo dobrą mocą odpowiedzią, to sam fakt, że oni byli jednym z pierwszych, którzy pisali cyfrowo o wysokich rozdzielczościach. Ale czy to jest tak naprawdę potrzebne, tak bardzo istotne, skoro mamy, załóżmy, kamery na film, taki klasyczny na szpulę, no tam nie mówimy o tym, jaka jest rozdzielczość. Ona oczywiście po doprowadzeniu tego w procesie produkcji, wypuszczeniu do kin, na pewno można zbadać i tak dalej. Ale no, tutaj mówimy na przykład o tym, jaka jest rozpiętość tonalna. Tak. Czy Red tutaj był lepszy? No ciężko powiedzieć. Dobra, ale skoro jesteśmy przy bardzo tutaj płynne przejście prowadzącego, uwaga. Rozmawiamy o kamerach, które kosztują 200, 250, 278 tysięcy złotych. A wiecie, co jeszcze kosztuje 278 163 złote? Wyczuwam żart. Bitcoin, który... Dokładna to jest cena z dzisiejszego dnia. Tak, Bitcoin, słuchajcie, wrócił na białym koniu. I ma najwyższą cenę w historii przez ostatnie właśnie kilka dni, kilka tygodni. I mówię to tylko po to, bo mamy tutaj taką ciekawą anegdotkę. Patrzę na Janka i Tomka, który tam siedzi, a propos Bitcoina, którą bardzo bym chciał, żeby teraz Janek się podzielił. No dobra, jak tak podprowadziłeś, to może się okazać nie taka ciekawa. Ale kiedyś... Znaczy, to jest generalnie historia, dlaczego Janek teraz jest tutaj, a nie na Rajskiej Wyspie. Dlaczego? Bo ktoś inny robi do Bitcoina, tak? Kiedyś pracowałem, robiliśmy PR dla marki, która produkowała karty graficzne. To była karta oparta o AMD. To były jeszcze dobre czasy dla bitcoinowców, bo bitcoiny kopało się na zwykłych kartach graficznych. Nie trzeba było mieć tych komputerków ASIC-ów. ASIC-ów, no. Które potem zdominowały rynek. To w ogóle były czasy, kiedy opłacało się kopać jeszcze. I tylko, że nikt nie znał wtedy potencjalnej wartości bitcoina, więc sprzedawało je za tyle, ile... No, kupował pizzę, monitor. Tak, dokładnie. To już były troszeczkę większe, znaczy czasy troszeczkę lepsze, bo faktycznie dało się to wymienić łatwo na gotówkę. No i znajomy redaktor przyjeżdżał do nas do, że tak powiem, parku sampli, bo zawsze jakby w agencjach to wygląda w ten sposób, że dostaje się pewną pulę produktów i te produkty mają wyjeżdżać na testy. No i jak jest produkt nowy, no to on faktycznie bez problemu, on wyjeżdża ciągle na testy, przez 2 tygodnie go nie ma, 2 do 3 tygodni go nie ma, bo jest w danej redakcji, tam jest testowany, potem wraca. Ale mniej więcej co pół roku, co rok wychodzą nowe produkty i te stare, zanim się zutylizuje, one przez chwilę leżą w magazynie, czasami się po prostu zwyczajnie nudzą. No i znajomy kolega redaktor, może nie będę wymieniał z nazwiska, przyjeżdżał właśnie do tego magazynu, wypożyczał je sobie w piątek, po czym w poniedziałek odwoził je z powrotem. No a polegało to na tym, że on w piątek wieczorem je ustawiał w biurze, które było puste przez weekend, miał tam kilkanaście komputerów, włączał klimatyzację na maks, no bo prąd wiadomo, tam opłacony ryczałtem, no i wychodził, a te ileś komputerów, które stały w rządku w takim, szczerze mówiąc, nie tak dużym pokoju, kopało te bitcoiny. No i on w ten sposób te pozyskane pieniądze wykorzystywał na bieżące finansowanie biura.
To ku podpowiedzi mogę dodać, że to był jakby portal, kto ma wiedzieć, ten wie. To był portal IT kupiony przez największy w Polsce portal gamingowy. On nie miał, jakby nie działał za długo. Parę lat temu to było. To też jakaś tam ciekawa historia, ale to raczej dla takich plotki branżowe. Wracamy do pudelka. A coś w ogóle wiadomo, dlaczego ta cena tego Bitcoina tego wzrosła? Bo ostatnio to Bitcoin w sensie niewiele czyta, w sensie dużo mniej jest tych informacji. Wiesz co, no są różne teorie. Niektórzy mówią, że wieloryby, niektórzy mówią, że ulica znowu wjechała. No wiesz, jakby, no wcześniej pik ceny był w listopadzie 2020. Pierwszym roku i tam było 260 tysięcy. No i... Ja wiem, kto w tym piku kupił. Więc... Trzeba do niego odezwać w ogóle i dać mu znać, że Adam, to jest czas na sprzedaż. Więc w sumie to wiesz, minęły 4 lata prawie, no i teraz on oceniał, że 30 będzie musiało minąć. Bo zawsze wchodzi na grubo. Tak. On oceniał, że będzie musiał minąć 30, żeby odzyskał swoje pieniądze. Nawet nie mówił o zarobku. No, więc jakby no znowu cena po prostu się boostuje, no i zobaczymy, no wiesz, no to są takie okresy, nie? Tam jest taki wykres Bitcoina, który tam niby ma te halvingi. No, ale w przypadku Bitcoina jest, jak jest jakieś zjawisko rynkowe, to jest przynajmniej 1000 ekspertów, którzy dokładnie wiedzą, co się dzieje. Tak, no ale tam wiesz, dużo było też sytuacji takich, że Chiny zawsze, chyba tam końcowo zaakceptowały, Ripple wygrało z tym SEC-iem. No dużo tam się wydarzyło jakichś rzeczy. Ameryka chyba się już tak nie interesuje tym, bo tam wprowadzili jakieś regulacje i to zostawili. W sensie wydaje mi się, że jest po prostu większy spokój, ludzie z powrotem wierzą w to, albo najwięksi gracze po prostu sobie bawią się rynkiem. No. Tak naprawdę tego nikt nie wie. Jasne. Miło było usłyszeć o Bitcoinie. Dobra, no to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo wszystkim, również Kasi. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.